Serdecznie witamy wszystkich hodowców w Szczecinie, w Gumieńcach. To jest taka tutaj część Szczecina. U kolegi Tadeusza Kapturskiego z oddziału tutaj Szczecin 0309, tak? Tak, 309. Gościliśmy tu wiele razy wtedy, kiedy lotował. Ostatnio, kiedy byliśmy, kolega Tadeusz mówił, że likwiduje hodowlę. I tutaj zobaczmy w miejsce gołębnika tutaj lotowego, gdzie on go tutaj miał. Mamy już tylko resztki tutaj, widzę, plantacji ogórków. Już w tym roku chyba jeszcze jakiś jeden może zbiór będzie, jakieś buraczki rosną. No gołębnika nie ma. Gołębie wprawdzie tutaj widzimy, ale to są już całkowicie inne, bo tutaj oddamy głos może panu Tadeuszowi. Pierwsze zapytam, ile pan wytrzymał bez gołębi? Witam wszystkich hodowców. No to znaczy, no ile wytrzymałem? No niedługo, bo w 2015 roku po lotach gołębi dorosłych postanowiłem całkowicie przestać lotować. Tym bardziej, że mój... Ale ty, kolega Tadeusz, jeszcze nie wszystko mówił, nie tylko lotować, bo jeszcze też się pozbyliśmy z świeżo wyposażonego gołębnika rozpłodowego i gołębi tak, wszystkich. Tak, wszystko było już, tak na poprzednich filmach było pokazane. Sprzedane? Było zakupione, nowe. No nowe to było, nowe. A za chwilę było sprzedane. Tak jest, no i postanowiliśmy, Rafał, to znaczy poinformował mnie, że nie będzie mógł poświęcić tyle czasu, co należy. No tym bardziej, że ja definitywnie w 2015 roku zakończyłem karierę lotowania. To już nawet nie jest kolega członkiem oddziału chyba, co? Tak, wypisałem się. Żeby mnie nie kusiło ponownie wracać na trasy, a wiadomo, że to kusi, no ja nie mam zdrowia na to, dlatego się wypisałem. No i postanowiliśmy to wszystko sprzedać. Sprzedaliśmy całą hodowlę, żadnego gołębia nie zostawiłem. Oczywiście rozebrałem ten gołębnik. No właśnie jeszcze powiedzmy, bo to był gołębnik taki trochę to nieszczęśliwy, bo ja pamiętam, kiedy przyjechaliśmy, to żebra bolały chyba, co wtedy? No, 5 żeber złamałem. No, poślizg wystąpił na schodach i się kolega tutaj wywalił. Kilkanaście lat chodziłem po tych schodach, nic się nie działo, a tutaj troszeczkę popadało, poślizgnąłem się i no stało się jak się stało. I teraz mamy ogórki tutaj i buraki. W każdym bądź razie no, ten gołębnik został całkowicie zlikwidowany, tak jak widać. Ten a zostały też, tylko te, nie? No miałem ten też zlikwidować, natomiast no, ze względu na to, że dużo gołębi poszło, zmieniło miejsce zamieszkania, gdzieś może jakiś gołąb uciec i tak dalej, no, żeby wiedział, gdzie wróci. O tutaj notabene w ubiegłym tygodniu kolega z oddziału Szczecin-Dąbie zakupił kilka gołębi. I wrócił któryś? I uciekł mu przypadkowo samiczka i super samiczka, która wydała czempiony na przykład no, w tym sezonie syn tej samiczki 11 konkursów i to czołowych konkursów, w ubiegłym roku też bardzo dobrze, czempion oddziału. Ta samiczka uciekła. Wróciła? No i proszę pana, 3-4 godziny siedziała tutaj na tym trawniku. Szukała wlotu tutaj, tak? Z tego gołębnika była. I nie chciała, no ale jakoś weszło, patrzę, no rosę spija z trawy, postawiłem jej pojnik, napiła się, za mną szła, myślałem, że wejdzie tam, bo ona poznała mnie i tak dalej, ale w końcu, no stanę sobie tutaj widzę, jest przygotowany taki wlot na takich uciekinierów. Tak, troszeczkę tam ziarek sypnąłem i tak dalej. I weszła. No i weszła. To się kolega ucieszył. No z pewnością się ucieszył, bo od razu zadzwoniłem do Andrzeja Dybusa, bo to on mnie powiadomił, że ta samiczka uciekła. No to dzięki Bogu, że weszła, ale widzi pan, gołąb 2 lata zamknięty, troszeczkę zapasiony, no niech jaszczą trafi, czy gdzieś się odruty rozbije, no i byłoby później podejrzenie, że Kapturski zatrzymał gołębia. A tak no, on ale... został tutaj sobie wszedł i poszedł do właściciela. Poszedł, tak, obecnego. Właściciel przyjechał osobiście, podziękował. No w końcu daleko nie miał, nie, to w Szczecinie jesteśmy. No ale ucieszył się, że samiczkę ma z powrotem i tak dalej. I tutaj przejdźmy może bliżej, bo pokażemy, bo tutaj teraz widzę, kolega wykorzystuje to na gołębie białe, widziałem takie, co mnie też zdziwiło. To znaczy tak, no, ale już o tych białych to podejdźmy może bliżej, będziemy widzieć je. To znaczy tutaj zakupiłem u Stanisława Górskiego 10 par tych białych gołębi. One są tylko i wyłącznie na mamki. Bardzo dobrze karmią i tak dalej. No w tej chwili tu są te gołębie, które zdjęcia robiliśmy. Tak, to są one na sprzedaż, są tu, będą tak, młode. One są na sprzedaż. Bo tu są rozpłodowe też gołębie, te mamki tak. Siedzą, tak? Ten gołębik jest rozpłodowy, tak? Tu jest 6 par gołębie rozpłodowe. W tej chwili są już porozdzielane, bo
Także w końcu tu też kilka młodych jest, które zdjęcia są robione do tego. No sprzedaż mamy. I tutaj są gołębie, które też idą do sprzedaży. To jest tak zwane gołębie, gdzie jest 7, które już latają, te białe. Mhm. No ale to one też będą pracować jako manki społeczne w przyszłości. Nie? Natomiast to są gołębie właśnie tegoroczne, które są. Już tam nie będziemy wchodzić, tam podejrzewam sobie normalnie cele, ale jeszcze powiedzmy jedną rzecz, bo jak jesteśmy na dworzu, to łatwiej nam się rozmawia. Ładne słoneczko, gdzie mamy pogodę, resztki już tej pogody, bo to za chwilę będzie gorzej. Dlatego ci, co robią wspólne domiki, bardzo zwracają uwagę, jak wypuścić i kiedy gołębie, kiedy te loty robić. A my tutaj, kolega nie lotuje, ale to chociaż sobie możemy teraz posiedzieć, popatrzeć, ale powiedzmy, bo sprzedał kolega wszystkie gołębie razem z Rafałem, wtedy Rafałem Grzybowskim, przypomnijmy, tak. Tutaj lotowaliście razem, byliśmy na locie przecież u was tutaj kilka razy. Kupiliście wtedy nowe gołębie, pan kupił. Ja kupiłem. No i teraz jeszcze kwestia. Czy to były te, które wcześniej były zakupy już poczyniane tutaj, bo tu były Gerstenberga gołębie u kolegi w hodowli, były innych hodowców, ale teraz z tego co wiem, to były zakupy chyba całkowicie innych ptaków. Całkiem inne ptaki. Jak Robert Zgut nagrywał ten film o tych herbocach i tak dalej, mm-hmm. to pan nagrywał. Tak. No i te gołębie mnie, no nie powiem, bardzo zainteresowały. Co się wtedy zaczęło, że będziemy jednak tutaj mieć jakieś gołębie? To był ten bakcyl, że trzeba otworzyć hodowlę? Porozmawiałem z żoną, ona mnie tam troszeczkę zmotywowała, mówi, bo ty i tak tutaj nie usiedzisz. I tego, mówi, oczywiście, wybierz tam co chcesz i tego. Zresztą razem z żoną pojechaliśmy do pana Zguda po odbiór, ale powiem w ten sposób. Zadzwoniłem do Roberta, żeby mi wysłał kserokopię rodowodów gołębi, które mnie interesują, czyli jak najbliższe pochodzenie Iwana. Czyli Vandenabele. Tak, i jak najbliższe pokrewieństwo z Natural 1. On mi te rodowody Natural wysłał. Natural 1. Tak jest, tak. On mi te rodowody wysłał. Ja tam to wszystko przeanalizowałem i tak dalej. Zestawiłem sobie parkę z Nacjonala, zestawiłem sobie parkę z Iwana. No i powiedziałem mu, co ma z czym połączyć i żeby dla mnie takie gołębie uchował. No i jesienią pojechałem tam po odbiór. To były 4 gołębie zakupione. Natomiast od hodowcy Mula Reinhard Mühl. Tak. On tu nas też w Polsce nas ja tam w Czesku. Ja tam obejrzałem jego katalog gołębi rozpłodowych i też wybrałem 5 par z tych gołębi, czyli Imbret Blixen, Imbret Iwan, Imbret Degus, Imbret Olimpiade 03. Czyli Heremans, Gusiansen, tak, Vandenabele. W każdym razie bo mi głównie chodziło o mocne imbredowane gołębie. Tak, żeby takie, bo z tego co właśnie... To są tylko do hodowli. No właśnie chciałem powiedzieć, nie do lotów, czyli ktoś może sobie nabyć, u siebie wprowadzić do rozpłodu i też później dziećmi lotować. I też zakupiłem z aukcji gołębie, roczne gołębie, to znaczy jedną parkę. To jest syn Dejan i również Imbret Dugura i Olimpiady 03. Czyli też od Leo Hermans. Tak, mocno imbredowane gołębie. Ja przepraszam, teraz może się wtrącę, bo trochę wiatr nam zaczyna wiać. To przejdźmy może do tego gołębnika rozpłodowego, gdzie tam były te klatki takie, co były świeży zakup, ale za chwilę został sprzedany i ten. Proszę. I weźmy może jeszcze od razu te rodowody. O, proszę. I tu już będziemy mogli lepiej nagrać, gdyż nie będzie tego wiatru słychać. O! I teraz jesteśmy w tym miejscu, przypomnę, gdzie były te klatki. To było wtedy chyba około 40 chyba, nie, trochę mniej chyba. O, coś tak. 40, bo to są 3 takie rzędy, każda oddzielnie, a teraz jest jeszcze inaczej. Ale zobaczmy, to co mówił kolega Tadeusz, jesteśmy tutaj, popatrzymy, jest tak, tutaj rodowody, gołębi, które się tutaj znajdują w tych poszczególnych boksach i tak jak widzimy, to są te Roberta Zguda, tu są Reinharda Mühla i tak po kolei są, co zobaczmy, kolorowe takie rodowody, każdy teraz tak jak będzie nabywał gołębi od kolegi Tadeusza, to też takie będzie miał, ale na ścianach też mamy momencik jeszcze, na ścianach mamy, zobaczmy, pamiątkę po lotowaniu. Tu mamy na przykład o loty, jak wy, o konkursowa lista z 2004 roku, lot Wismar.
I widzimy pierwszy gołąb i 76, wszystkie 76 gołębi z hodowli Tadeusz Kapturski, a było gołębi 5215. I takie te widzę, lepsze te loty, kolega sobie tutaj wyciągnął wszystko, tak? No, jakoś trzeba było tą ścianę... Żeby też wyglądało. Tak jest. I tak jak tutaj wszędzie widać, każdą linię, każda linia jest dokładnie wyeksponowana, czyli... Tutaj Gus akurat jest tam, tak jest, to jest Imbret, tutaj jest właśnie Iwan, też Imbret. Herbocca, to jest, ja tam się pomyliłem, Iwan, przepraszam, to Herbocca, nie Wandenabele. Tutaj mamy też mocny Imbret właśnie, Olimpiada 03, bo to jest Dubura. Tu jest całkowicie, to jest, i tu jest właśnie i tutaj wnuki. Tutaj mamy też Degus, też mocno, no bo wiadomo, Degus to ma tych samych dziadków, prawda, co Olimpiada 03. Tutaj też mamy Iwan od Mula, to jest góra Iwan. Syn Iwana, tak, czyli tutaj jest Bliksema wnuk i Bliksem. Wnuczka. Tutaj mamy też mocny Imbret National 1. Mm-hmm. Tutaj kolejny Imbret od Roberta Zgut. I też Iwana. To jest tak, to jest Imbret też góra dół. Tutaj również Imbret od Mula. Też, i teraz te gołębie akurat tutaj są, co są te rodowody, tak? Tak, no tu jest akurat, tak, to znaczy, tak, samiczka, bo teraz to jest na specjalne zamówienie, połączyłem tą samiczkę, bo ona, ten samczyk był z samiczką. Ten samczyk 2774, tak? Był praktycznie cały czas z tą samiczką tutaj. To jest samiczka, to jest, to ta, Gracjana, to jest ten, z Elivia. Elwa, tak. To jest też z Iwana, widzę. I też Iwan praktycznie, to jest Imbret na Iwan. Tu, z tym? Z tą samiczką był? Nie. Musimy popatrzeć. 11. Końcówka 11. Jest zdjęty. Aha, tutaj jest ta 11. Aha, pod spodem. A jest, rzeczywiście, 27-11. Z tą samiczką. To jest, tak. Teraz jest przeparowane. Bo tak sobie klient życzył, żeby dać tą samiczkę. A ta samiczka, ta właśnie jedenastka jest w tej chwili tutaj i ona dostała swojego syna. I teraz popatrzmy jeszcze może, panie Tadeuszu, o tak, popatrzmy, o tu mamy, widzimy ruszcik, pojniczek, karmik, wszystko jest zrobione. Tam mają kilka nawet takich specjalnych miseczek w tym karmiku, różne rodzaje mieszanek tych mineralnych, gryty. I zawsze mamy pewność, że tutaj te z takiego kojarzenia mamy na pewno to potomstwo. I teraz stąd to potomstwo jest, rozumiem, pod tamte mamki. Pod mamki, tak. Jeżeli często jest tak, że no tak przynajmniej zaczynałem tutaj od tych gołębi rozpadowych w tym sezonie, że pierwsze jajka siedziały, wychowały mutka, jak już był zaobrączkowany, oczywiście tamte też były połączone, jak już był zaobrączkowany, było gdzie podłożyć, bo już tu widzę, się szykują na drugie gniazdo. Podłożyłem tam były karmione, natomiast tutaj para składała już następne po złożeniu tych jajek, jeżeli było w tym samym, różnica mogła być dwóch dni, ale jeżeli były te same, ten sam termin składania jaj, te jajka zabrałem, oczywiście tam była nabita etykieta, gdzie z jakiej pary, czyje jajka są, na której na czyje jajka dany gołąb będzie siedział. Tu po 10 dniach złożone były następne. I ona już siedziała, powiedzmy, tam do wychowania młodego. Też skracałem, żeby nie karmiła długo, także no, tam było tam 10, tak jak mówię, 10 par jest. Doszły jeszcze dwa, które wróciły, nie wiem kto je kupił, w każdym bądź razie wróciły dwa gołębie. Jeden wiem, bo samiczkę to pan Golema kupił, ja zgłosiłem tą samiczkę, ale mówi, no a no, to nie będzie jest. No i ta samiczka, i te dwa gołębie też się połączyły, także jest 11 par. Tutaj jeszcze przerwę może, bo tak te gołębie, które tu widzimy, takie ładne rodowody mają wszystko, ale oprócz tego, że mają rodowody, to tutaj na każdym praktycznie widzimy, że jest certyfikat DNA. I co ciekawe, te certyfikaty DNA, które tutaj kolega Tadeusz ma,
też zainspirowały do tego, że teraz gołębie, które tutaj, część gołębi, które będziemy mieli na aukcjach, one też będą posiadały, tutaj pokażmy może, tak jak tutaj mamy na przykład o jakiegoś gołębia z certyfikatem DNA, z tym, że tutaj jest certyfikat wystawiony przez Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, to jest firma, no to jest... To jest... Państwowa w Balicach to jest. Balice pod Krakowem, to ja pamiętam te pierwsze takie certyfikaty DNA, które się w Polsce pojawiały, to były kolegi Roberta Grochowskiego, tam były na gołębie jego drapy, one też pochodziły właśnie z Balic. Tutaj takie certyfikaty wyglądają właśnie w ten sposób. I tutaj do których gołębi takie certyfikaty będą? Do wszystkich. Do wszystkich. To znaczy, nie, żeby nie wprowadził kolegów w błąd. Kilka gołębi ma certyfikaty, bo po prostu klient zamówił, ale to jest no, przypadek losowy, ciężko zachorował, mówi, że... Nie da rady ich odebrać? W tym roku na pewno nie, certyfikaty zostały i te gołębie też są. Natomiast te gołębie będą trochę tańsze, bez certyfikatu. Natomiast w każdej chwili mogę wyrobić taki certyfikat, kosztuje 150 zł, bo 140 tam jest wyrobienie, ale ja muszę, powiem tak, tutaj przychodzi doktor habilitowany, kolega Andrzej Dybus, tak, przyjeżdża do mnie. Przepraszam, przedstawmy go może trochę, bo może niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, to jest hodowca, który pamiętam, kiedy go odwiedzałem kiedyś, to była taka ciekawostka, że miał fajną robotę, bo w pracy miał gołębnik. Nie wiem, czy teraz ma ten gołębnik dalej, ale miał ten gołębnik, teraz jak się nazywa, zajmuje się dalej gołębiami i on jest, w ogóle on wtedy opowiadał nam, wtedy akurat filmów nie kręciliśmy, ja tylko pamiętam jak rozmawialiśmy o tych badaniach DNA, które on robił z gołębiami, ale nie tylko chodziło o pochodzenie, ale oni tam jeszcze szukali, powiedzmy tego, no nie wiem jak to nazwać, markera, czy czegoś takiego szybkością. Ale o tym się jeszcze z kolegą Andrzejem na pewno kiedyś spotkamy, on dokładnie powie. Natomiast on tutaj niejako pobiera te próbki do badań, tak? Znaczy tak, ja tylko przygotowuję gołębie. Gołębie są w koszach, przygotowuję, bo to jest specjalny druk zlecenia, tak jest, zlecenie badania. Ja tylko tam już w komputerze wprowadzam te wszystkie gołębie, które mają mieć pobraną krew. Pan doktor przyjeżdża tutaj. Pobiera? Pobiera już sam, bierze gołębia, pobiera krew. Odpowiednio oznacza każdą jedną próbkę. Próbka jest oznaczona. On to wszystko zabezpiecza i on wysyła. Ja nie mam dostępu absolutnie do od chwili pobrania materiału. No to tam wysyła do Balic i tam po prostu tak na podstawie tego. Tak jak widać, tutaj palice, bo on się pod tym wszystkim podpisuje. Tutaj na dole jest kto pobrał materiał i tak dalej. Widzimy. Także taki certyfikat po prostu oczywiście każdy gołąb badany posiada numer badania, to jest numer takiego serii niejako przypisany do danego zlecenia niejako. Oczywiście każdy gołąb, który jest badany, on już ma ustaloną płeć, czy to jest samczyk, czy samiczka. Także to jest wszystko na perfekt zrobione. I tak jak tutaj widać. Oczywiście rodowody będą już takie, jak tutaj kolega porobił zdjęcia. To każdy rodowód będzie, w rodowodzie będzie dany gołąb umieszczony. Tak, także będzie można sobie zobaczyć, to był ten. Także tak będzie można tego robić. Powiedzmy, tych gołębi mamy około 50 kilku sztuk. Tak. One będą oczywiście sukcesywnie wystawiane, ceny też będą różne. Tam też będzie taka opcja, że tutaj z kolegą rozmawialiśmy, gdyby ktoś chciał nabyć gołębia przed zakończeniem aukcji, to proszę się dokładnie zapoznać z zasadami, bo tam są takie opcje kup teraz i w to oczywiście cena jest wtedy inna trochę, ale można sobie wtedy, nie czekając na to, aż się aukcja skończy, takiego gołębia wcześniej na przykład nabyć. No i zobaczmy, 6 tutaj raz, nie, 5 ma tutaj. Tu jest 5. 5, tu kolega ma, czyli tutaj mamy te 10 gołębi plus tamte ileś par. Także tych gołębi troszeczkę będzie. Pochodzenie jest, jeżeli hodowca zakupi młodego gołębia, to jest no 100% pochodzenie. Że jest pewne, tego, co jest pewne i jeżeli będzie sobie życzył certyfikat DNA, to tak jak mówię. Oprócz tych, co mają, to każdy może na życzenie sobie taki certyfikat zamówić, poprosić, będzie dostarczony. Ja ten wyrobienie certyfikatu, jeżeli zgłoszę już tam do Balic, to trwa gdzieś około miesiąca czasu, bo to nie jest tak, że dzisiaj podam i jutro już będzie. To trochę czasu potrwa, no ale jest taka możliwość, także tu nie ma żadnego problemu.
Także dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia, zdrowie widzę na razie, jeszcze dopisuję koledze. Lotować już wprawdzie nie życzę, bo to jest dużo, dużo problemów z tym, dużo czasu trzeba poświęcić, ale na pewno tutaj jeszcze nie raz może się spotkamy i będziemy mogli sobie porozmawiać o gołębiach. Jeżeli chodzi o lotowanie, no chciałbym, ale po prostu no, nie ma zdrowia, no nie ma zdrowia. No. Ja tu ledwie chodzę, to mogę ogarnąć, dlatego tak zrobiłem, że nawet jak jestem w szpitalu, teraz 12 znów idę do szpitala, ale żona już tu wszystko ogarnia, ona wie co jak zrobić, prawda, tym bardziej, że jest takie, tutaj oczywiście to pomieszczenie ja często otwieram. Tutaj kolega mówił, że otwiera, wychodzą gołębie, tutaj się stawia panienkę i one się tu kąpią nawet, tak? Tu stawiam panienkę, one się kąpią i tak... każdego dnia. Tu w oknie zobaczmy, jest siateczka, także sobie swobodnie mogą jedną parkę większy. Sobie zawsze wypuszczam, one chętnie wyjdą, albo tak tutaj chodźmy. No nic, nie będziemy przeszkadzać, życzymy powodzenia, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję, dobry lot.